PGK ma przygotowany nowy regulamin porządkowy dla użytkowników targowiska przy ulicy Bakałarzewskiej. Temat poruszył radny klubu PiS Jacek Juszkiewicz. Podczas ostatniej sesji zwrócił on uwagę na bałagan, jaki panuje po niemal każdym dniu targowym. Zostawiane przez użytkowników targowiska śmieci przenoszą się po całej okolicy. Zatrzymują na nagrobkach i krzyżach cmentarza przy Bakałarzewskiej. Radny zwrócił się do administratorów tego miejsca o interwencję i ewentualne dostawienie kontenerów. Głos radnego skomentował prezydent miasta. Jest ten ciągły problem, że handlowcy zwijają swoje stoiska, namioty, wyjeżdżają i pozostawiają. Ja nie widzę tutaj możliwości dopilnowania każdego, żeby każdy po swoim stoisku posprzątał. Nie? Szczególnie te torby takie foliowe, które są przez wiatr roznoszone po całej tam otoczeniu, nie tylko. I pracownicy, którzy zbierają to wszystko i to zajmuje im sporo czasu, aż do godzin popołudniowych, po tym bazarze, który ma miejsce w każdą sobotę. I to jest taki problem natury porządkowej. I to nie jest problem braku pojemników na śmieci. To jest kultura i tak dalej. Problem znany jest doskonale Dariuszowi Przybyszowi, prezesowi PGK. Według niego służby porządkowe robią co w ich mocy. Niestety tylko część handlowców, a jest ich w dni targowe około 400, stosuje się do zasad, sprzątając stoiska. Przedsiębiorstwo przygotowało już nowy regulamin porządkowy, który wprowadza sankcje porządkowe. Według prezesa jego wejście w życie powinno wyeliminować problem zaśmiecania, o czym przekonamy się już wiosną, gdy większość handlowców wróci na swoje stanowiska targowe.